Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Dibudu, DBD, DBD, Dead by Daylight. Moi drodzy, i dzisiaj zagramy sobie mordercą, dawno nie było grania mordercą. Ostatnio tak naprawdę cały czas odcinki z Dead by Daylight, jeśli już wychodziły, a wychodziły dużo rzadziej, to wychodziły zazwyczaj survivorami i grając z ekipą. I dzisiaj zagramy sobie moim ulubionym mordercą. Oczywiście chodzi tutaj o kanibala. Moi drodzy, wziąłem sobie dodatki do piły i kruczy wieniec, dzięki któremu będziemy zyskiwać dużo więcej punkciorów. Musimy wyekspić tego mordulca do prestiżu, moi drodzy. A jak wziąłem dodateczki? Że ludzie, którzy zostali uderzeni przez piłę, bardzo, ale to bardzo wolno będą naprawiać silniki. I druga sprawa. Kiedy nie trafię piłą, to moje oszołomienie będzie dużo, dużo, dużo krótsze. Nie wiem, czy to nie będzie było właśnie wpływu na moje ładowanie piły, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wydaje mi się, że nie będzie aż takiej tragedii. Zaraz się przekonamy. I ogólnie dzisiaj taka sytuacja, że chyba zagramy sobie jeden meczek, zrobimy sobie taki parunastominutowy odcineczek, zakładając, że nam się uda, ale mam nadzieję, że będzie dosyć quality, bo dawno nie graliśmy, a zazwyczaj takie giereczki lubią przywitać. Jeśli dawno ciebie nie było, to ci dadzą taki... Tak, ci meczek dadzą, że będziemy po prostu tutaj mordować wszystko i wszystkich. Przynajmniej mam taką nadzieję. Przełęcz udręki, Farm Coldwyn. Nie lubię mapy. Mamy 18 rangę też, trzeba to pamiętać, że jest już pod końcówkę sezonu. Ja dawno nie grałem w DBD, szczególnie mordurcem, jak właśnie powiedziałem. I tą rangę nie nabiłem jej po prostu. Więc miejmy nadzieję, że dosyć zgrabnie nam to pójdzie. Cześć Kasia. Raz, bronić. Mam Boże, za szybką mychę w ogóle. Trzeba to będzie zmienić. Elegancko. Pierwszy kumpel leci od razu na haka. Bardzo mi się to podoba, wywołuje. Że tak szybko udało nam się go złapać i pod samiutkim hakorem. Zresztą mogliśmy go hurde chyba do piwnicy zanieść. Wydaje mi się, że to mogłoby być nawet fajniejszym wyjściem. O, dobra, nie ma co narzekać. Patrzcie, jak szybko kupujemy tutaj silniczki. Bardzo mi się to podoba, wywołuje. Miejmy nadzieję, że uda nam się wszystkich tutaj zgrzmocić. O, to już ktoś się czai, na ten ratowanie ewentualne. Oho, 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 grazi gru tam. Siedzi się, W każdą stronę, tutaj było więcej niż jeden typ. Siemaneczko. No i co to było? I po co to było? Ja też strzeliłem, powinienem tego long strike'a takiego walnąć, żeby go trafić. No ale dobra, moja droga. Wiesz, że ja ci nie odpuszczę tak łatwo. A ty widzę po twoim różowym ubiorze, że jesteś bardzo, moja droga, tutaj rozkulana. Grazi gru. No dobra, zgubiłem cię. O dziwo, jakim cudem mogłem gubić dziochę z różową czapką? What the fuck, diabeł? Ogarnij się! Zaraz ich tu znajdziemy. O, 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 o. I mamy! Alejzul! Alejzul, Alejzul! Whatever, mordo! Idziesz na haka. Dobra, wydaje mi się, że mogą nie być za bardzo ogarnięci. Słuchajcie, to jest drugi gościu, który leci na haka, czyli mamy już dwóch, którzy mają ostre spowolnienie. Zobaczymy, jak tam zresztą będzie. Dobra, tutaj grazina już biegnie. Teraz. Ja nawet nie widziałem, żeby było śmieszne. Ja nawet nie miałem zamiaru kampić, wiesz, trochę spechowałaś. Wysiłaś, grazina. Wysiłaś, grazina. Dobra, przyfarciłaś też troszeczkę. Ale no problemo, Mr. Magic. Idziesz na haka, ty będziesz miał Disazy w strajka, nie? Zaraz mi się tu próbujesz wykaraskać, ja znam takich jak ty, cwaniaczków. Wtedy będziesz mógł... A jednak Disazy w strajka nie trafiłeś, kumpel. Tak mi się wydaje, bo się nie szarpałeś przez chwilę, więc Disazy w strajka miałeś, ale go zdupiłeś. Ho, ho, ho. Hi, 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 ho, ho, ho. Thank you, Richard, tak zwane. Dobra, tam jest dwójeczka, elegancko, wybijamy całą drużynkę. I to by było na tyle. Dobra, tu jest grażynka, która ostatnio w magiczny sposób mi zniknęła. Pozwól, moja droga, że dzisiaj... cię po prostu tutaj zmiażdżymy. Tam byt zostanie przyzwany za sekundę na niej. Bardzo przyjazna sytuacja. Gdzie lecisz?
Okej, okay, jedna babeczka została ściągnięta. Nie wiem, co to był za unik, moja droga. Ale gitara. Dobra! Ty już mnie wyczaiłaś, nie? Chodź, 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 chodź. Oj, grazi, grazi. To już był słaby na przykład. A ty, dziadu mały. A ty, cholero! Ty, ty, ty! Patrzcie, nikt tego żula nie ratuje, what the fuck? Czemu nikt tego żula nie ratuje? A ta menda mi kolorowa uciekła, no! Ja ci dam, I see you. Liczaczos, ale to nie jest ten. To jest inny typ w ogóle. Ja ci dam. Teraz, a to jest Magic, który już rozwisiał, spoko. Mam cię! Thank you, Richard. I ty, Mr. Magic, idziesz second time na haka. W ogóle nie pamiętam, czy ty byłeś już raz na haku, czy jeszcze ciebie nie było. Ale zaraz tu się przekonamy. Mam mojego Iron Graba, więc raczej nie ma szansy. To Jessica, będę udawał, że jej nie widziałem. Zrobimy taki myczek, raczej mnie nie wyprzedzi. Tu Grażyna obok. Nie mam pojęcia, co to miało znaczyć. Ale no kurczaki. Słabo, słabo chłopaki. Dobra, no dam wam troszeczkę fory, bo naprawdę to już mi głupio was tak niszczyć. Ja rozumiem, że powinienem mieć dobry meczyk. Ale no bez przesady. On się nawet nie wigla. Siemaneczko. Co zrobiłeś tam? O Jezus Maria. To było słabe, Max, ziomek. Tak nie powinieneś zrobić, no halo. Dobra, no to wracamy do tego haka. Moja droga, no i cóż mogę zrobić? No cóż mogę zrobić? No mogę cię najwyżej zabić, no. Proszę bardzo, tu Rusek przyjawkował, Rusek mi zepsuł giereczkę. Trochę unlucky, słuchajcie. Rusek przyjawkował chwilę, akurat go dorwałem. W takim dziwnym miejscu. Dobra, tutaj mamy szepty? Mamy, szepciucha działa. A więc okejka. Dobra, gdzie jesteście, no? Dobra, szepty tu zniknęły. Dziękuję bardzo, I see you. Nie możecie naprawić tego jednego silnika, bo inaczej wam się... Oj, kurczaki. Więc się będziesz tak śmiesznie dogować, nie? Dobra, chodź tu, działka. Przecież to nie ma sensu, dobrze wiesz o tym. Dobrze wiesz, że i tak cię złapę, i tak cię złapę. Tutaj już nie ma raczej. A jednak jest jakaś, ale już położona na szczęście. Dobra, rage is building, my friendo. Dziękuję bardzo. No i lecisz do piwniczki z tobą. Zaraz pana SS1 Ronifa złapiemy. Oczywiście pokonamy, czy już się tu... Myślałem, że już poleciał tutaj pod Ruska. On będzie teraz naprawiał jeden silnik i będzie znajdziecie szukał od razu tej... Szukał włazu. Nie, nie wyglujesz się, kumpel, nawet nie masz co próbować. Słuchaj. Hop. Ruskie jest. Na haku oczywiście. I gościu jest gdzieś blisko, ponieważ ma barbecue and chili. I wiem, że typek musi być gdzieś blisko. Bo nie pokazało mi go dookoła, więc kumplu... Dość pierdzielenia. Dobra, albo dam ci go uratować, dam ci go uratować. Taki będę kumpel, że dam ci tego Ruska uratować. O, jednak nie uratowałeś go. Dobra, myślałem, że będziesz go ratował, ale widocznie... Ten silnik był na tyle blisko, że byłem w stanie ją nie zauważyć. O dziwo, słuchajcie. No dobra. Teraz ciebie trzeba znaleźć, kokoszko. O, ślady, w środeczku jesteś. Ale jaja. On gdzieś tu jest, to zarobiście blisko. No pokaż się, królewno. Gdzieś tu w środku musi być, come on.
On gdzieś tu jest, nie? Odszedł. O, mam cię. I mamy koniec tej gry, moi drodzy. Es Estonif! Es Estetonif! Ty naprawiałeś ten silniczek trochę? Znaczy nie za bardzo, tamten był naprawiony? Też nie był. Dobra, Tony, dawaj, lecimy. Idziemy cię zabić, bo przecież to nie ma sensu, takie przedłużanie, mój drogi kumpla. Wejdę sobie na ten dłuższy troszeczkę haczyk, już nawet się nie majtasz. No spoko, rozumiem takie wyjście. Do widzenia, panie Tonif. To by było na tyle? Tak jak mówiłem, mówię, to są niższe rangi, no też nie mam co się... Nie ma co gadać, nie? Ale kurczaki, powiem wam, że całkiem niezły meczyk. Mówię, dzisiaj zrobiłem sobie taki krótszy odcinek, bo chciałem wam po prostu wrzucić jakiś film z DBD, bo wiem, że tego DBD dawno nie było i myślę, że będzie teraz częściej się pojawiać z powrotem nasze Day by Daylight typu dubu-dubu-du. Więc bardzo porządku, 3 silniki tylko naprawili, więc zarąbiście. 2 punkty do rangi, ale no mówię, tej rangi, no 17 wbiliśmy. No dobra, no ale nadal, to jest ranga jaka jest. Ile punkciorów? To jest ważne. 40 tysięcy? 39. Elegancko. Barbecue Chili zrobiło swoje. Słuchajcie! I teraz pytanie. Czy uda nam się wbić... Tu mamy tutaj za questy? Nie, nie uda mi się. Ulepsz. Czy uda nam się wbić prestiż na tych 100 tysiącach? Na 100 tysiącach może być Holender ciężko, żeby wbić 4 levele. Ale zaraz sprawdzimy. Gdzie będę brał tak naprawdę najtańsze rzeczy, żeby podnosić. Myk. Dobra. 37. Oj, oj, oj. Barbecue and chili trzeci poziom. To na pewno chcę zabrać. Ebonitowe Memento Mori. Tylko pytanie, czy mi się uda dojść do tego Memento Mori. Uda się jak najbardziej. Super, mamy Memento Mori w takim razie na jeden z odcineczków. Bardzo mi się to podobuje, słuchajcie. Tu mamy jakieś przeciętna moneta. Prosimy do zapobiegania pojawienia się dwóch skrzynek. Spoko nawet. Kurde, no już widzę, że nie ma szansy, żebym wbił to na maksa. 8. No nie, braknie nam jednego poziomu. Tak czy siak, nie wiadomo jakbym to robił. To i tak braknie mi jednego poziomu. No już dobra, to Memento Mori z kości słoniowej. I w sumie to Memento jest jeszcze okej, bo to pierwszego możesz zabić w takim razie. No i tu wezmę to. Bomba. Możliwe, że jeszcze jeden poziom nam się uda uzyskać. I będzie nam potrzebne znowu ebonitowe Memento Mori. Takie rzeczy, słuchajcie, bierzemy oczywiście. Jeśli mamy jakieś Memento do grania, to bierzemy. Trochę więcej nam hajsu z tego zleci, ale spoko. Dobra, w takim razie najbliższy odcinek będzie z Memento Mori, słuchajcie. Bo nie miałem dawno trwało za bardzo streamerów, jak zwykle przydatne. Okej, okay, i tu nam braku hajsu. Dobra, mamy prawie 49 level naszym kanibalem, więc niedługo będzie wlatywał tutaj prestiż. Myślę, że bardzo spoko. I słuchajcie, ważna sprawa, jeśli podobał wam się taki odcineczek, krótszy, mi się wydaje, że jak będziemy robić takim po jednym takim krótkim odcineczku, 13-minutowym, to mogą się nawet one dużo częściej pokazywać. Możecie dać znać, co o tym myślicie, o takich krótkich, szybkich odcineczkach, ale częściej. Pamiętajcie o zostawieniu taktycznej łapy w górę i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pa, pa. Buziaki.